Dzień dobry Państwu. Jesteśmy w Sarbii. Pokazywałem w poprzedniej audycji kościół, a jesteśmy teraz przy obecnej kaplicy cmentarnej, a kiedyś była to druga parafia niezależna od tamtej, a więc w małej Sarbii były dwie niezależne parafie dwóch różnych kościołów. Ta ewangelicko-luterańska parafia nowoewangelicko-luterańska skupiała około 100 rodzin w 1900 roku. Została założona w 1892 roku, a w 1900 roku zbudowano tę kaplicę. Przed kaplicą posadzono dwie lipy, a więc mają one w tej chwili po 117 lat. Obie piękne, rosną tutaj na wprost i są też ozdobą tutaj tego obiektu. Ta kaplica służyła parafianom do 1945 roku. Później był tutaj chwilowo magazyn. Później odbywały się tutaj lekcje religii. A później od 1989 roku już służy jako kaplica cmentarna. Pójdziemy sobie dzisiaj teraz też na kierunku cmentarza. Obejrzymy również ciekawe drzewa w obrębie cmentarza. Zapraszam na spacer. Jesteśmy na drodze do cmentarza. Wzdłuż za mną widzimy jest szpaler starych kasztanowców, które na wiosnę ślicznie kwitną. Cmentarz jest otoczony również od strony północnej. Rosną piękne świerki, ogromne, jest ich bardzo dużo też. Natomiast z kolejnych stron widzimy, że na cmentarzu posadzono bardzo dużo dębów. A za chwilę będę chciał pokazać Państwu pomnik przyrody, który według źródeł dostępnych mi jest na tym cmentarzu. Za chwilę tam przejdziemy. I za mną widzicie Państwo dęby. To teren dawnego cmentarza niemieckiego. Został on teraz uporządkowany, ale płyt nagrobnych już nie ma. W latach 70. zostały tutaj uprzątnięte. Z informacji, które przeczytałem w informatorze o gminie Kołobrzeg, wynikało, że na świerku jest potężny bluszcz, który ma 34 cm. No niestety jest przy sośnie i jest bluszcz, ale niestety ten piękny bluszcz usechł. Prawdopodobnie przyczyną było mrowisko, które tutaj Państwo zobaczycie. Mnóstwo mrówek. No, bluszcz sam w sobie jest też piękny, mimo że usechł, jest potężny. No, był tutaj kiedyś ozdobą tego cmentarza. Za mną jest młyn w Sarbii. Młyn, który powstał w 1894 roku. Był to młyn wodny. Rzeka Dębosznica, która w tej chwili płynie troszkę dalej, była do lat 50. rzeką graniczną. Tam już na zachód było województwo, czyli cała Sarbia należała do województwa szczecińskiego, natomiast tutaj na wschód było województwo koszalińskie. Szukałem tutaj koło tej dawnego młyna, który jest w tej chwili nieczynny. W momencie, kiedy zainstalowano silniki elektryczne, woda była niepotrzebna i skierowano ją trochę dalej. Natomiast szukałem wokół kasztanowca, który był tutaj ogromnych rozmiarów. Niestety, podobnie jak bluszcz, który wcześniej pokazałem, został już kasztanowiec ścięty, usechł. Natomiast w oddali widzimy ogromną lipę, która ma około 4 metrów obwodu i uważam też, że powinna być pomnikiem przyrody. Zapraszam Państwa do Sarbii, tej niewielkiej miejscowości, która miała bardzo ciekawą historię od średniowiecza do czasów dzisiejszych i ma wiele ciekawostek dendrologicznych.
Zapraszam za tydzień.